3 października 2020 roku. Wycieczka szkoleniowa koła przewodników świętoszyskich PTTK Bartek. Ruszamy do gminy Morawica. Pancerna pod Morawicą miała miejsce w styczniu 1945 roku. Element koła napędowego od Pantery. Lufa działa przeciwpancernego 75 mm. Zielony szlak w Radomicach, czy pod Radomicami. Tym razem zaoszczędzono na budowanie punktu. Widok na to, co pozostało z dawnego stanowiska bojowego wozu pancernego. Kolejne wzniesienie, kolejny wzgórek i kolejne stanowisko bojowe. Zrekonstruowane w 2020 roku stanowisko bojowe niemieckiego czołgu Pantera. Takich stanowisk było w tym lesie 57. Skrywa je ten sosnowy las, co zresztą można było zobaczyć na jednym z ujęć. Krzyż pojednania w Radomicach, na cmentarzu w Radomicach, upamiętniający wydarzenia tej wielkiej bitwy pancernej z trzema tablicami w języku polskim, niemieckim i rosyjskim. Pole bitwy gdzieś tu między Pieszczycą a Szczecnem. Atakował tutaj radziecki 6 Korpus Pancerny, będący częścią 4 Armii. Lisów. Kolejne miejsce walk, tym razem 17 Dywizji Pancernej niemieckiej z oddziałami radzieckimi. W Lisowie krzyży wykonanych z lufy i całej konstrukcji wraz z jarzmem czołgu radzieckiego T-34 wzór 85, czyli z działem 85 mm. To tutaj miała miejsce część bitwy pancernej między 64. Brygadą Pancerną Radziecką a oddziałami 17. Dywizji Pancernej Wehrmachtu. Gdzieś tutaj walczył niemiecki batalion zaopatrzony w dygrysy królewskie. Krzyż pamiętający zupełnie inne wydarzenia, ale tak naprawdę stojący na elemencie hamulcowym, pewnie hamulcowym, niemieckiego królewskiego tygrysa. Czy zwany także przez prasę krzyżem wybuchowym, dlatego że wydobyto z niego dwa odłamki, czy dwa pozostałości niewybuchów. W chałupkach kolejny z krzyży, ale wykonany tym razem nie z lufy czołgu, ale z lufy najbardziej znanego niemieckiego działa II wojny światowej, przeciwdziałowego działa kalibru 88 mm, czyli popularnego Flaka 8.8, najskuteczniejszej broni przeciwlotniczej, ale pod koniec II wojny wykorzystywane także jako broń do ognia na wprost, do broni przeciwpancernej.